Siema, a dzisiaj Polska kontra Słowacja, mecz towarzyski, blamasz, z Węgrami nie jedziemy na Euro. Dzisiaj gramy ze Słowacją, rywal trochę słabszy, ale nie gramy najmocniejszym składem, nie ma Lewandowskiego. Rozpocznijmy ten mecz. Powołania na te dwa mecze towarzyskie, bramkarze Szczęsny, Skorupski i Gikiewicz. I Gikiewicz po raz trzeci jest na zgrupowaniu, jeszcze nigdy w kadrze nie wystąpił. Obrońcy Kesz, Bednarek, Gumny, Kiwior, Bereszyński, Glik, Walukiewicz, Karbownik. Karbownik i Walukiewicz powracają po kilku latach przerwy. Pomocnicy Zieliński, Krychowiak, Moder, Zalewski, Frankowski, Linety, Szymański, Żółkowski i Krzysztof Kubica debiutujący na zgrupowaniu. Też mamy powrót Karola Linettego. Napastnicy Lewandowski, Milik, Świderski, Buksa, Kamiński i Białek. Białek także będzie debiutował. A jednak Stadion Narodowy. Miał być Stadion Śląski, ale odpalił się Stadion Narodowy. Polska, Słowacja. Za chwilę słyszymy hymny i zobaczymy składy. To jest jeden z czterech meczów towarzyskich przed Ligą Narodów. To jest pierwszy mecz także trzeciego sezonu. Mamy trzech debiutantów. Gikiewicz, Kubica i Białek. Teraz hymn Słowacji. A teraz Mazurek Dąbrowskiego. Skład drużyny, najpierw skład polski, w bramce Gikiewicz, obrona Karbownik, Bednarek, Walukiewicz i Kesz, pomocy Kamiński, Kubica, Krychowiak i Frankowski i dwóch napastników Świderski i Białek. Skład Słowacji, w bramce Dubravko, obrona Hansko, Valient, Skriniar i Pekarik, pomocy Holubek, Lobotka, Bero, Hamsik, Kucka, Bożenik. Rozpocznijmy mecz. Polska na czerwono, Słowacja na niebiesko. Kasz. Już od razu do przodu. Białek. Kamiński. Kubica. Bardzo dobre podanie. Krychowiak. Krychowiak! Obok. Bero. Markus Bero. Bożenik, ale uprzedził go Gikiewicz, debiutujący dziś w bramce. Na zgrupowaniu nie było go od 2019 roku, za czasów wuja Brzęczka. Właśnie został powołany, ale w kadrze nie wystąpił. Oj, teraz źle Frankowski. Holubek. Valient. Valient? Bardzo.
problemami Słowacy, ale wyszli spod pressingu Kucka. Dużo zawodników z tego składu gra w Slovanie Bratysława. Świetny klub. A dzisiaj w Polsce gramy. O, a teraz szansa i mamy bramkę dla Słowacji. Bożenik. No. To jest niespodziewane. Nie wyglądaliśmy najgorzej w ofensywie. A tutaj pierwsza akcja Słowacji, mamy bramkę. Rozpoczynamy. Krychowiak. Kasz. Bednarek. Oj, teraz źle do karbownika. No i teraz przechwycił właśnie karbownik. Zwrotna piłka! Mamy rzut rożny. Szkoda, ale podchodzi Krychowiak. No, ale nie zrozumieliśmy się. Ale Krychowiak dzisiaj pracuje za kilku zawodników. Opaska kapitańska. Bo nie ma i Lewandowskiego, i Glika. Trzeci w kolejce do opaski jest właśnie Krychowiak. I to on dzisiaj opaskę założył. Możliwe, że Lewandowski wejdzie w późniejszej części meczu z ławki. Krzysiek Kubica. Kubica. Kasz, kasz, Mati, kasz. Kasz! Szansa! I nie ma bramki, ratują się Słowacy, ale jeszcze szansa, gol! I gol chyba Frankowski, tak. 27 minuta, Przemysław Frankowski zdobywa, jeśli się nie mylę, swoją drugą bramkę w reprezentacji. Ale tutaj Słowacy się pogubili w obronie i wykorzystujemy błyskawicznie ten błąd. Matykasz zagrał. Tutaj nie wiedzieli, co się dzieje. I Frankowski leżał na ziemi. Dubrawka. 1-1. Ach, teraz blisko przyjęcia. Białek. Holubek. Jakub Holubek, Marek Hamszyk. Hamszyk, dośrodkowanie nad bramką, strzela Burzenik. Kolejna dobra okazja Słowacji, ale druga tak naprawdę sytuacja w pół godziny. Nie tworzą sytuacji, my tu dominujemy. Bednarek. Za szybko, niepotrzebnie. Można było podać krótko. Oj, tutaj Walkiewicz uprzedził Gikiewicza tak naprawdę. Jest out. Dla Polski. Karbownik na drugą stronę. Zdam. Świetnie. Mati, Mati, Cash, Mati, Cash.
Ale jeszcze jest. Kamińsk. Kubica. Tak, jest. Kilka występów w młodzieżowej reprezentacji, ale zdecydowałem się go powołać. Bo czemu nie? A teraz Krychowiak z dystansu, ale blokują Słowację. A jednak w porównaniu do tej Słowacji, która z nami wygrała na Euro, to jest kompletnie inna drużyna. Teoretycznie w składzie się niewiele zmieniło. No ale jednak to już nie jest ta sama siła rażenia. To jest drużyna, która była na eliminacjach Euro losowana z tego samego koszyka co Gibraltar. A z wyższego koszyka od Słowacji był losowany na przykład Luksemburg czy Wyspy Owcze. Można sobie porównać. Już ta minuta doliczona minęła, ale dośrodkowanie łapie, Dubravka nie łapie. Jeszcze się ratują Słowacy. Koniec z pierwszej połowy. Tak. Ale bardzo słaby mecz Włosi zagrali. Cztery gole dla Turcji strzelił Inial, więc piłkarz Hetafe. Więc La Liga. Bez zmian na drugim głowie. Słowacja zaczyna. A Włosi też nie jadą. Hiszpanie też nie jadą. Ale Wyspy Owcze na przykład jadą. Albo Łotwa. No tak, tylko tak ten sam kij Klaksvik gra teraz z Haken szwedzkim 3-3 w dogrywce. Oj, mamy gola! Strzał z dystansu. Marek Hamsik. Najlepsze czasy. Najlepsze czasy ma już za sobą. Grał w Napoli. Był w lidze chińskiej. Był w Trabzonsporze, czyli jednej z najlepszych drużyn Turcji. Przeleciał kilka tam klubów. Nie wiem, gdzie on teraz gra. Ale jest bramka. Hamsik 2-1. A jest Kamiński. O, ale źle gramy. O, doszłoby do jakichś dwóch meczów towarzyskich, nie czterech. Słowacja, pierwsza akcja w drugiej połowie. Nie, nie, nie. Ale Słowacja. Ale dominujemy. Oj, tu był faul. Nie było faulu. Karbownik. Karbownik, dośrodkowanie. Ratuje Dubravka. Oj, brawo! Karbownik, dośrodkowanie Dubravka. No nie może dojść do strzału Białek. Dziwi mnie to. No takie uroki debiutanta, ale na przykład Filip Jagiełło zadebiutował z Macedonią i nie zaliczył wcale złego debiutu. Gdyby nie Lewandowski, to miałby asystę, bo Lewandowski nie trafił setki. Udawał mu Jagiełło właśnie wtedy. No tak, faktycznie. Ale mi się wydaje, że na mundial jednak trzeba awansować. Jeśli nie, to ta seria się pewnie zakończy, bo zwolnienie, wiadomo o co chodzi. Teraz Krychowiak. Krychowiak przejął piłkę. Aż dużo miejsca.
ale nie stracił tą piłkę Krychowiak. Lepiej było wcześniej podać. Co się dzieje? 70 minuta. Holubek. Holubek ma rzut rożny Słowacji. Świderski wybija. Ależ teraz Slobodka ograł Polaków. Świetna szansa broni Gikiewicz, ale tu trzeba zmian. Kubica out, Zielu wchodzisz. Frankowski, Białek out, wchodzi lewy. Moder. I ostatnia zmiana, jaką na razie zrobimy, to Milik. Została nam jedna zmiana, wykorzystamy później. Teraz Gikiewicz. Teraz Kamiński, Kamiński! Kamiński, świetnie! Szansa strzału! Dubravka. 15 minut do końca. A Dubravka wychodzi! Oj, oj, oj! Teraz Słowacja. Jakby Dubravka źle wybił, to by była pusta bramka i byłby pewnie gol. Łapie Gikiewicz. Zmian dalej jeszcze nie ma. Teraz okazja piętką Frankowski. Łapie Dubravka. Jest Białek, przejmuje piłkę Bartek Białek. I źle podaje piłkarz Eupen. A podchodzimy, ale zmian dalej nie ma. Wybijmy już tą piłkę nawet, żeby te zmiany chociaż... Nie wiem, czy na rożny wyszła, czy na aut. Nieważne, ja chcę zmiany, a ze Słowacją przegrywamy cały czas. Są te zmiany, jest rzut rożny. A i teraz źle, teraz źle. Słowacja ma piłkę. Jest Zieliński! Zieliński! Szansa Milik! Nie. No i kończy się ten mecz. Niestety przegrywamy 2-1 ze Słowacją. Hamszyk. Jest źle z kadrą. Drugi mecz z rzędu przegrany. Teoretycznie gorszy rywal. To nic. 8 strzałów Polski. Nie oszukujmy się, ale tu powinna być znowu wygrana. Z Węgrami też się zemściły niewykorzystane sytuacje. Gdyby sędzia doliczył 3 minuty, to może byśmy wyrównali. No nic. Zawodnikiem meczu Beżenik. Zasłużenie. A ja dziękuję za to spotkanie. I siema.